historii naszej gminy, to w imieniu seniorów, panie wójcie, chciałabym bardzo podziękować za ten transport, za te produkty, za to, że możemy się tutaj spotykać. To wiele znaczy. Wyjść z domu, być razem, pośpiewać, porozmawiać, po prostu być. Więc panie wójcie, w imieniu seniorów bardzo dziękujemy i zapraszam oczywiście wójta na scenę, prosząc o kilka słów. Naszego seniora, który odszedł w bardzo krótkim czasie, niedawno temu, abyśmy połączyli się z rodziną w tej chwili. Dziękuję bardzo. Tak to już w życiu jest, że świat jest poukładany, rodzimy się, żyjemy, musimy odchodzić. Chociaż z tego, co mówią, powinniśmy się radować. Ale moi drodzy, tak jak mówię, gminne święto radości seniora. To na początku muszę powiedzieć, że mój kolega to jest łobuz, poprawia bigamię, bo on tak tutaj ładnie podrywał te babcie, śluby brał, a swoje babcie ma pod bokiem. Zenek, to ci nie przejdzie, ja unieważniam ten ślub. Trudno, aby renta przyszła. No to już babcia trzeba będzie rozmawiać, czy ona pójdzie na ugodę jakąś. Moi drodzy, z wielką radością jak zawsze przyjechaliśmy, żeby w tym dniu i nie tylko, ale szczególnie w tym dniu święta seniora być z nami, cieszyć się, radować. Tym bardziej, że sąsiedzi nasi są, jakby to mówi, z Zagórki, przyjechali do nas. Już widzę, ta więź, przyjaźń między naszymi, waszymi seniorami jest piękna, także ukłon dla dyrektorów. Jest nasza dyrektorka, jest też pan dyrektor z Cieszanowa, ale i szefowe tych waszych kół seniorów, które na pewno dbają o to, żeby dopracować wszystko i się razem spotkać. To jest coś pięknego, moi drodzy. W życiu jest tak, że pędzimy przez ten świat, przez ten czas, który albo nas pędzi, albo my go pędzimy, i nie mamy czasu na wiele, wiele rzeczy. Ale właśnie ten moment taki, tej jesieni późnej, on jest wspaniały i piękny. I pięknie go wykorzystujecie, bo ta chwila taka wyjścia z domu, spotkania się, jest dla was na pewno też taką chwilą ucieczki od myślenia, od tych codziennych obowiązków, bo i rodziny, wnuki, to wszystko to jest też i przyjemne, ale i czasami trudne, a taki moment, kiedy wychodzimy, to już jakoś tam się nie pamięta, że szczykało, że w kolanie go szczykało, tak? Ale zobaczycie, jak tutaj zagrają, jak to będzie wyglądało. To już nie będzie kolana, tylko rączka w górę i poszedł. Ale mówię w takim kontekście, że właśnie takie wyjście do ludzi, jak to mówią, pozwala nam troszkę inaczej odreagować, zapomnieć o tych codziennych naszych problemach, troskach, a ich nie brakuje cały czas nam i dostarczają, i nam się tworzą, i zdrowotnie. Ja również się cieszę, że my, jako i włodarze, bo jest ze mną przewodniczący, jest sekretarz, jak również pani dyrektor, możemy też zorganizować coś, co jest dla was naprawdę potrzebne, ale i też jest to też takie podziękowanie wam za to, że doprowadziliście nas tutaj do tego momentu. Bo jest ze mną moja matula, która wiadomo też tutaj przyjeżdża. Jakby nie ona, jakby nie to, że przez życie przeprowadziła mnie, to by nie było mnie tu z wami. I tak samo każdy dziękuję jeden z nas ci, synu. Ale to jest jeszcze coś w tym wszystkim, że trzeba zawsze być sobą i zawsze być człowiekiem.
Bo niektórzy się zamykają, niektórzy nie chcą się otworzyć, albo mają pretensje do całego świata. Życie nasze jest, jak to się mówi, krótkie. I jak my sobie go nie poukładamy, nie umeblujemy po swojemu, no to inne na pewno nam nie zrobi tego dobrze. Ale też nie bójmy się i wy się nie bójcie wyzwań. Mamy, widzicie, piękny klub seniora też, jak i wasz, ale to są artyści. Ja byłem ostatnio na senioradzie, jak pięknie rozgrywali sportowo inne kluby. I tutaj gratuluję, bo odważnie pojechali z opiekunką, która właśnie tam siedzi. No i walczyli na stadionie w Tomaszowie. Było 7 czy 8 drużyn? 9. O, proszę bardzo. Nie bały się, nasze drogie panie, jeden mężczyzna był, tak, nie bali się. I brały udział. I to jest właśnie to, że jesteście z nami, jesteście jakby odważni na wszelkie jakieś tam propozycje czy zabawy, nie patrząc, że może pasuje, nie pasuje, wszystko pasuje, moi drodzy. Ale co jeszcze też jest ważne, bo my też tworzymy już, jak widzicie, coraz więcej domów seniora, mieszkań chronionych i tak dalej. Jakby też zrozumiało społeczeństwo, władza, że bardzo ważne jest zagospodarować czas seniorom i również zadbać o starszych. Bo wyście nam przekazali tą pałeczkę i sztafetę, którą my teraz będziemy przekazywali naszym dzieciom. I to jest ważne, jak to zrobić. A tak jak niejednokrotnie powtarzałem, wyście w trudnych czasach żyli. Wyście całe życie się dorabiali. Wyście po czasach powojennych, bo tutaj są też takie osoby, pożowe spotkali i w trudnej sytuacji kraj. A proszę bardzo, patrzcie. Jakby nie patrzeć, nasza Polska jest piękna, ale ona też się rozwija. Czasami są problemy, ale te problemy są po to, żeby ich pokonywać. Na pewno też jest bardzo ważne, jak włodarze podchodzą danych gmin do właśnie takich grup jak wasze. Nasz Gminny Ośrodek Kultury jest bardzo otwarty, mają nasi seniorzy salę tam swoją, tutaj mogą też korzystać. Pani dyrektor o to dba i zawsze ją wyczulam, że to jest bardzo ważne. Wiem, że i w Cieszanowie to samo macie, ale i w Jarczowie, i w innych tych kołach, z którymi współpracujemy, właśnie podobnie działają. I to uważam jest też i naszym obowiązkiem. Moi drodzy, tak samo wy, bo już widzę te przyjaźnie między wami się rozwijają, spotykacie się tu jak najbardziej, ale jak gdzieś tam się w terenie spotkacie, a jesteśmy stąd, znamy się, to też jest takie miłe i przyjemne. A nawet wymienić sobie między sobą poglądy, czy ponarzekać wspólnie nawet razem, to też jest bardzo piękne. Moi drodzy, w ten piękny dzień, mówię, innego święta, radości seniora, życzę wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, radości, spokoju, żeby nie zabrakło nas za rok, żebyśmy się mogli w tej grupie spotkać razem, bawić, cieszyć się sobą. Niech też się sytuacja w kraju uspokoi, bo mieliśmy okres wyborów, to wiadomo, emocje i tak dalej, ale my idziemy do przodu, my mamy swoje obowiązki i to do nas należy. Chcę podziękować przede wszystkim pani dyrektor, która jak zwykle przygotowała pięknie wspólnie z naszymi seniorami. Również podziękować panu dyrektorowi, jak i pani radnej z Cieszanowa, bo to też muszą jakieś tam środki przekazywać jako rada. A wiemy, że zawsze tych pieniędzy nie ma za dużo, ale jak sprytnie rada podchodzi do tego, tak jak nasz przewodniczący ze swoją radą, to zawsze coś tam się znajdzie. Także wam wszystkim dziękuję, jak również dziękuję wam, drodzy sąsiedzi, za to, że jesteście z nami, przyjeżdżacie do nas. Bo powiem wam tak samo, jak i wy o tym wiecie, jak mają mieć już gości, zaprosili gości, to się naprawdę szykują, może kogoś tam się poderwie z tej grupy, no może w drugą stronę. To się wszystko nakręca, moi drodzy. Wiemy, jak to działa, ale dobrze, niech tak będzie. Bawmy się dobrze, wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy wójtowi za zabranie głosu. Proszę państwa, wójt nie powiedział o najważniejszej niespodziance. Tutaj, jak widzicie, na scenie są piękne kwiaty. To jest taki skromny
upominek i Państwo, goście nasi z Cieszanowa, jak również nasi seniorzy, nie będziemy rozdawać tych kwiatów, bo będą nam przeszkadzać. Wychodząc o godzinie 24, każdy sobie tego kwiatuszka, kolory są do wyboru, więc Panie Wójcie, dziękujemy za upominki, które dzisiaj nasi seniorzy otrzymają. Proszę Państwa, głos zabrał tutaj nasz wójt. Nie chciałabym, żeby było przykro tutaj seniorom z Cieszanowa. Panie Dyrektorze, zapraszam. Tak, stanę sobie tutaj. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim Państwu. Jest nam niezmiernie miło, że możemy być razem z Wami. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja powiem Państwu taką jedną rzecz, bo to, co Pan Wójt powiedział, nie da się tego w żaden sposób pobić, bo to, co powiedział, to jest cudowna prawda. Natomiast ja ze swojej strony powiem jedno. Nam, jako młodemu pokoleniu, kontakt z troszkę starszym ode mnie pokoleniem jest bardzo potrzebny. Dlatego, że to my od Państwa uczymy się, jak żyć, jak funkcjonować. Zbieramy od Państwa wiele cennych porad. Dlatego tutaj na przykładzie Cieszanowa, bo my się znamy, spędzamy ze sobą czas, spotykamy się. Cieszę się, że możemy to robić, bo dzięki temu sami się rozwijamy. I ja też cały czas w Cieszanowie to powtarzam, żeby młodsze pokolenie brało przykład z tych seniorów. Wiadomo, każdy ma swoje humory, każdy czasami może z czymś się nie zgadzać, ale dla mnie piękne jest to, że zawsze się dogadujemy. I mam nadzieję, że u Państwa też tak jest, bo macie cudowną Panią Dyrektor, macie wspaniałych włodarzy gminy. I cieszę się, że mam nadzieję, jesteśmy tutaj dzisiaj i będziemy spotykać się jeszcze częściej. Z mojej strony takie zapewnienie, jeśli chodzi o Cieszanów, że my jesteśmy bardzo otwarci na taką współpracę, bo trzeba się spotykać, trzeba rozmawiać, trzeba poruszać różne tematy. No i wszystkiego dobrego chcemy w dzisiejszym pięknym dniu Państwu życzę, bo Gminne Święto Seniora to jest coś, co na pewno warto nagłaśniać, warto pokazywać, bo seniorzy bardzo, bardzo dziś, w dzisiejszych czasach tej młodzieży, młodszym ludziom są potrzebni, żeby ich tego życia nauczyć. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za podsumowanie, za piękne życzenia. Kochani seniorzy, jeszcze raz wszystkim seniorom składamy serdeczne życzenia. Wielu długich i pogodnych lat w zdrowiu, szczęściu i radości. I aby jesień życia okazała się naprawdę złotą, głównie za sprawą gorących uczuć, którymi Was darzą bliscy, znajomi, sąsiedzi. Mamy dla Was wielki szacunek i wdzięczność za Waszą pracę i wkład w rozwój naszej gminy. Mamy wielką nadzieję, że wciąż będziecie brać udział w życiu naszej gminy, a przede wszystkim, że będziecie dzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, za chwileczkę zniesiemy toast. Toast oczywiście zniesie przewodniczący naszej gminy. Tylko pozwólcie, że rozniesiemy szampana. Bardzo spotkanie, jestem z Wami. A chciałbym jeszcze zaznaczyć taką sprawę, która mnie bardzo nurtuje i cieszy. Ponieważ nasi seniorzy uczęszczają w mieszkaniu chronionym w Cietuszy, tam gdzie ja pracuję, tam mamy podopiecznych swoich, też seniorów z naszej gminy i co czwarte przyjeżdżają osoby, które tam reprezentują Was seniorów, razem z naszymi seniorami współpracują, robią kwiaty, różne pominki, tak samo modlą się, śpiewają, spotykamy się też na niektórych tam imieninach, urodzinach, jak zapraszają seniorzy, to i Wasi seniorzy przyjeżdżają. Jestem z tego bardzo dumny. A z tego wszystkiego, że Pan Wójt stworzył taką kolebkę, która jest tym mieszkaniem chronionym, nowym mieszkaniem chronionym. Zapraszam do obejrzenia, kto tam jeszcze nie był, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda. A z tymi naszymi seniorami współpracuje także Pani Zdzisława Dążek, która jest opiekunem Waszych seniorów, tutaj Wami. Ona też tam razem z nami współpracuje. I razem tam jesteśmy i pomagamy tym seniorom. Ja widzę, oni potrzebują młodych do rozmowy, do... Ja tam jestem wszystkim po prostu. I lekarzem, i zegarmistrzem. Nie, spowiadać ksiądz przyjeżdża. Ale jestem wszystkim, bo wiem, jak to ci ludzie wymagają takiej rozmowy, opieki, skarżą się, tego boli. Tu ja mówię, że ja młodszy 40 lat, mnie też to boli. No i tak to wychodzi, nie? Ale trudno.
Z okazji tego dnia dzisiejszego seniora gminnego chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, jak i zarówno Ścieżanowa seniorom, tak samo i naszym. My też pod seniorów podchodzimy, długo nie bójcie. Też się zapiszemy. No chyba nie wiem, na razie tutaj. Spójrz, założymy. Wójt ma do tego skłonności, że on potrafi działać i wszystko robi tak, jakby dobrze chcieć. Chciałbym złożyć najważniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na twarzy, radości, miłości w domu, na ulicy, żeby to teraz to wszystko rozkwitało, tego pojednania takiego dobrego, żeby nie martwić się przyszłością, a żyć dniem dzisiejszym, bo jutro nikt nie wie, co kogo spotka. A korzystając z okazji, chciałbym gdzieś z stoła, toast wnieść dla wszystkich naszych seniorów. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa.